Hvala ministrici Marija, dragi gledatelji, dobrodošli u emisiju Jeste li znali? Ja sam Goran Andrijanić, urednik portala Bitno.net, a večera sam u vaše ime, u ime Laudato televizije, domaćin našem gostu iz Poljske. Publicist, autor i novinar Gžegoš Gudni, jedan je od najpoznatijih, pa i najuticajnijih katoličkih intelektualaca u svojoj zemlji. Godine 1994. on i par njegovih istomišljenika pokrenuli su časopis Fronda, koji je artikulirao glas čitavog novog naraštaja katoličke inteligencije koja je sazrijevala u prvim delikatnim godinama nakon pada komunizma. Kroz časopis su prošli mnogobrojni autori koji danas rade u najvažnijim svjetovnim katoličkim medijima Poljske. Gudni je bio glavni urednik Fronda do 2012. a danas je novinar u najutjecajnijem poljskom konzervativnom tjedniku Všeći. Gžegoš Gudni autor je brojnih dokumentarnih filmova i knjiga koje se bave vjerskom, povijesnom i političkom tematikom. Spomenimo samo neke. Svjedoci od tajstva koja je prevedena i kod nas bavi se Kristovim relikvijama, a 2013. dobila je nagradu Feniks kao najbolja knjiga vjerske tematike objavljena u Poljskoj. Osim te knjige, u suradnji s fotografom Janušom Rošikonom stvorio je knjige monografije o kultu Gospe Guadalupske, Svetoj Faustini, objavljenima u Fatimi, kao i Čudima u kućanstvu, knjigu Dokazi nadnaravnog koja je također objavljena u Hrvatskoj u izdanju Verbuma. Njegove knjige, filmovi i tekstovi bave se civilizacijskim, kulturološkim i religijskim pitanjima. S Gudnijem ćemo večeras porazgovarati o nekim aktualnim vjerskim, ali i društvenim temama koje se tiču Hrvatske i Poljske. Nek beđe pohvalon Jezus Hristus. Najveći vijek u vama. Vitame v studiju Laudato, vitame v Hrvaciji. To je pańska druga vizita u Hrvaciji, tak? Tak, zgadza się. Byłem w Chorwacji pierwszy raz, kiedy zbierałem materiały do książki Dowody tajemnicy. Byłem wtedy w Ludbreck i drugi raz w Splicie podczas promocji książki Świadkowie tajemnicy. To znaczy, to jest trzecia wizyta teraz, tak? Tak, teraz to jest trzecia wizyta. Tutaj brałem udział w konferencji chrześcijańskiej w Marii Bistrycy i także miałem wykład dla studentów, dla dziennikarzy na Uniwersytecie Katolickim w Zagrzebiu. I teraz Pan jest gościem tutaj u nas. Bardzo fajnie. Zacznijmy od tematu, który niedawno znowu połączy Polaków i Chorwatów. Arcybiskup warszawsko-praski Henryk Hozer został mianowany specjalnym wysłannikiem papieskim do Medjugorje. Jak ta decyzja została przyjęta w Polsce i co może nam Pan powiedzieć o arcybiskupie i oraz o jego pracy? Arcybiskup Hozer jest jedną z najwybitniejszych postaci polskiego episkopatu. Ma bardzo ciekawy życiorys, mianowicie najpierw był lekarzem, został doktorem medycyny i dopiero później poczuł powołanie do stanu kapłańskiego. Wstąpił do zakonu ojców pallotynów i wyjechał jako misjonarz do Afryki. Tam przez 17 lat posługiwał m.in. w Ruandzie. Zresztą wyjechał tuż przed tą rzezią, ludobójstwem, jaka tam się dokonała. Mhm. I co ciekawe, polskie media lewicowo-liberalne oskarżały go także odpowiedzialnością za to ludobójstwo. Mhm. On się musiał bronić. No, na szczęście okazało się, że to były oskarżenia fałszywe. I został z Afryki ściągnięty do Rzymu. Jan Paweł II mianował go sekretarzem Kongregacji Ewangelizacji Narodów. I to była ostatnia nominacja biskupa Jana Pawła II przed śmiercią, właśnie dotycząca biskupa Hozera. Mhm. I po 8 latach służby w Watykanie został mianowany arcybiskupem diecezji warszawsko-praskiej. Mhm. Ponieważ Warszawa jest podzielona wzdłuż Wisły, wzdłuż rzeki na dwie diecezje i on został metropolitą tej części lewobrzeżnej. Mhm. Ponieważ jest lekarzem i kapłanem zarazem, to stoi na czele Komisji Bioetycznej Polskiego Episkopatu. Mhm. Jest specjalistą od bioetyki. I w listopadzie przechodzi na emeryturę. Osiąga wiek emerytalny 75 lat. I to jest właściwie jego taka w sumie ostatnia misja, jaka go czeka, ta do Medjugorje. On sam powiedział, że nigdy w Medjugorje nie był i być może to zaważyło na tym, że w Watykanie uznano, że potrzeba kogoś, kto ma pewne spojrzenie z dystansu, pewne świeże spojrzenie, nie uwikłane w jakieś lokalne rozgrywki, a zarazem ma pewne doświadczenie w tego typu wizytacjach, ponieważ wcześniej był wizytatorem w Beninie, w Togo, w Ruandzie. Ale jego wcześniej wizytacji do Afryki nie mamy nic wspólnego z fenomenem objawień, tak? To były takie... Nie, nie. To znaczy pojawiały się takie spekulacje, że to może mieć coś wspólnego z objawieniami w Kibeho, w Ruandzie, mhm. ale nie miało. Mhm.
była to taka wizytacja czysto duszpasterska, pastoralna i taka będzie miała też, taka będzie też w Medjugorje. On sam podkreśla, że to jest czysto duszpasterska wizytacja, która ma określić potrzeby pielgrzymów, ewentualnie zasugerować jakieś rozwiązania w tym względzie na przyszłość. Natomiast no, spekuluje się, że ta wizyta może być jakby takim przygotowaniem, wstępem do zapowiadanego opublikowania ostatecznego orzeczenia Stolicy Apostolskiej na temat Medjugorje. Jeśli dobrze zauważyłem, Kościół w Polsce albo medii też, nie tylko katolicki albo światowi też, bardzo dużo pisały o tej misji, którą ksiądz arcybiskup Hozer dostał od papieża, tak? No tak, dlatego że ta misja przypadła Polakowi w udziale, a po drugie Medjugorje jest bardzo popularne wśród Polaków. Bardzo często są organizowane pielgrzymki do tego miejsca i z takich miejsc geograficznych na terenie byłej Jugosławii, to można powiedzieć, że chyba Medjugorje jest najbardziej znane w Polsce. A czy pan może mówić o jakich owocach Medjugorja i te pielgrzymki, które się dzieją cały czas w Polsce? Czy może mówić o coś takiego? W Polsce w prasie, w mediach pojawia się wiele reportaży, relacji, świadectw ludzi, którzy byli w Medjugorje. I tam dominuje taki bardzo pozytywny wydźwięk. Dużo jest mowy o tym, że ludzie się nawracają, że przystępują do spowiedzi po wielu latach, kiedy przebywali z daleka od kościoła. Nawet taka bardzo znana polska modelka, która robiła karierę międzynarodową we Włoszech, kiedy się zorientowała, że idzie w bardzo złym kierunku, uciekła z Włoch, mafia ją ścigała i ona się ukryła na 3 lata w Medjugorje, gdzie się nawróciła i gdzie już powróciła do Polski jako zupełnie inna osoba, wyzwolona z pewnych tych zależności w świecie biznesu. Bardzo ciekawa historia. W swojej książce Dowody tajemnicy sam pan pisał o Medjugorje, tak? Jakie są pańskie spostrzeżenia na temat fenomenu objawień i samego Medjugorje? Znaczy ja w swojej książce koncentrowałem się głównie na badaniach naukowych dotyczących Medjugorje, ponieważ spotkałem się z ekipą, która robiła badania tej szóstki osób widzących w Medjugorje. Chodziło o to, żeby zorientować się, czy stany, w jakich oni się znajdują, są pewnymi stanami naturalnymi, czy też jak stanami nadnaturalnymi, których się nie da wytłumaczyć z naukowego punktu widzenia. I jednym z członków tej ekipy badawczej był ksiądz profesor Andreas Resch, austriacki redemptorysta z Innsbrucku, u którego byłem w jego instytucie. I on mnie zaznajomił z wynikami tych badań. Okazuje się, że ci widzący znajdowali się w stanie, którego nie da się wytłumaczyć w naturalny sposób, że nie była to żadna hipnoza czy inny tego typu stan. Na przykład świecono im bardzo mocno w źrenice latarkami, takim światłem. I generalnie odruch człowieka, któremu się świeci prosto w oczy, jest taki, że się oczy zamyka. W tym przypadku oczy były cały czas szeroko otwarte i nie reagowały na snop światła skierowany w źrenice. I ostateczna konkluzja, z naukowego punktu widzenia podkreślam, brzmiała tak, że znajdowali się w stanie zmienionej świadomości, którego nie sposób wytłumaczyć w naturalny sposób. Więc z ich punktu widzenia jakby nauka nie jest w stanie odpowiedzieć, w jakim się oni znajdowali w stanie. No i tu się otwiera jakby przestrzeń dla tajemnicy, już dla interpretacji teologicznych. Ale oni tutaj mówią, że nie mają kompetencji, żeby się wypowiadać w tej sprawie i zostawiają to orzeczenie wyższym władzom duchownym, no w tym wypadku no przede wszystkim orzeczeniom Stolicy Apostolskiej. A powiedzmy, jaka jest pana osobista opinia na temat takich objawień? Bo to są na pewno nietypowe objawień, które wcześniej, takie typowe objawień nie miałyśmy w dziejach Kościoła, tak? Tak dużo na przykład. No. Tak, z powodu swojego charakteru to są zupełnie nietypowe objawienia i praktyka Kościoła jest taka, że ostateczne orzeczenie można wydać dopiero wtedy, kiedy objawienia zostają zakończone. No tutaj nie sposób wydać takiego orzeczenia, kiedy te objawienia jeszcze trwają.
Więc mi też trudno się wypowiadać na temat prawdziwości czy fałszywości, natomiast mogę się wypowiedzieć na temat pewnych owoców duchowych i muszę powiedzieć, że te owoce duchowe rzeczywiście są imponujące. I z moich wielu rozmów ze znajomymi, czy też obcymi osobami, które były w Medjugorje, wynika, że było to dla nich wielkie duchowe przeżycie, ale także przynosiło już konkretne owoce w ich życiu. Czyli podjęcie praktyk sakramentalnych, nawrócenia, a także pogłębienie swojego życia duchowego. Także z tego, co do mnie dociera, owoce są dobre. W Ksiele Chorwackim często wspomniasz takie pozytywne nastawienie świętego Jana Pawła II do Medjugorje. Cytujesz jego wypowiedź, gdybym nie był papieżem, spowiadałbym tam. Czy zna pan tę wypowiedź papieża? W ten sposób Jan Paweł II się wyraził wobec swojego przyjaciela, świętej pamięci kardynała Descura. To też taka ciekawa postać, bo to był przyjaciel Jana Pawła II, który w dniu konklawe, w dniu wyboru Jana Pawła II został sparaliżowany. I swoją chorobę, swoje cierpienie ofiarował w intencji właśnie Jana Pawła. I tuż po swoim wyborze Jan Paweł, pierwsza rzecz, jaką zrobił, to było odwiedzenie właśnie w szpitalu, no wtedy jeszcze nie kardynała, wtedy jeszcze biskupa Hozera, biskupa Descura, który później został kardynałem. I to właśnie jemu miał Jan Paweł II powiedzieć te słowa o Medjugorje. Dobrze, może trochę na inny temat. Zobaczymy, co będzie z Medjugorje, zobaczymy, jaka będzie opinia kongregacji z nauk wiary. I oczywiście czekamy na arcybiskupa Hozera, który ma przyjeżdżać, jeszcze dobrze pamiętam, końcem tego miesiąca. Niedawno przez Polskę przetoczyła się rozprawa dotycząca prawa, które miało prowadzić całkowity zakaz aborcji, do czego niestety nie doszło. Docierało do nas w tym czasie wiele sprzecznych informacji. Co naprawdę się wtedy wydarzyło w Polsce? Trzeba powiedzieć, że w Polsce od 1993 roku obowiązuje ustawa, która zakazuje aborcji, oprócz trzech wyjątków. Kiedy ciąża jest wynikiem gwałtu, kiedy zagraża życiu matki i kiedy jest deformacja płodu, czyli dziecko w łonie matki jest nieuleczalnie genetycznie chore. Wszystkie badania, zarówno opinii publicznej, jak i takie sondaże wśród posłów wskazywały, że większość się opowiada za zniesieniem prawa do aborcji eugenicznej, czyli żeby zakazano możliwości dokonywania aborcji dzieci chorych w okresie prenatalnym. I wiele wskazywało na to, że ta operacja się uda. Jeszcze w czasie rządów... To znaczy, że była taka wola polityczna, powiedzmy. Tak. Jeszcze w czasie rządów Platformy Obywatelskiej udało się 600 tysięcy głosów zebrać podpisów pod wnioskiem o referendum w tej sprawie. Teraz ponowiono tą próbę znowu, z tym, że w tej wersji, w tym projekcie ustawy znalazł się pewien niefortunny zapis, który zdaniem moim i wielu ludzi był błędem. Aha. I to zaważyło na niepowodzeniu tej inicjatywy. Mianowicie znalazł się tam zapis, że karane za aborcję będą także kobiety. W dotychczas obowiązującym prawie karę za wykonanie aborcji ponosi lekarz, ginekolog. Teraz okazuje się, że w tym projekcie znalazła się także kobieta, jako osoba mająca być ukarana. I przeciwko temu wypowiedzieli się polscy biskupi. To znaczy episkopat jednoznacznie stwierdził, że takiego punktu nie poprze. No i w tym momencie trudno było bronić też ustawy, co do której biskupi mieli przynajmniej w tym punkcie pewne zastrzeżenia. Tym bardziej, że w międzyczasie rozpętała się cała kampania społeczna, medialna
przeciwko tej ustawie, gdzie pojawiło się masę dezinformacji, manipulacji. Mhm. Na przykład mówiono, że ta ustawa chce zakazać badań prenatalnych, chce karać kobiety za samoistne poronienie. Oczywiście to była nieprawda, ale te czarne marsze, które się odbywały, te kobiety, które mobilizowano do wyjścia na ulicę, żeby protestowały przeciwko tej ustawie, one były właśnie mobilizowane takimi fałszywymi doniesieniami. Ja akurat z takimi kobietami rozmawiałem osobiście i one rzeczywiście miały zmanipulowaną wersję tej ustawy. Niestety takie informacje docierały tutaj do Chorwacji, do chorwackich mainstream mediów. One takie informacje, to znaczy dezinformacje publikowały, tak? No tak, amerykańska prasa, to znaczy ta dezinformacja szła wokół. No i w pewnym momencie partia rządząca, czyli Prawo i Sprawiedliwość, zdecydowała się, żeby wycofać z obrad Sejmu tą ustawę, która no po pierwsze jakby nie ma poparcia biskupów w takiej formie, w takim kształcie i po drugie jakby wywołuje tyle zamieszania na skutek tych dezinformacji. I to pokazuje, że ta kampania niestety została źle przygotowana. Że były duże szanse powodzenia, żeby został wprowadzony zakaz tej aborcji eugenicznej. Natomiast no, główny organizator, czyli tutaj chodzi głównie o Ordo Iuris, no niestety... To znaczy autor projektu był Stowarzyszenie Ordo Iuris, tak? Instytut Ordo Iuris. Tak, tak, tak. I niestety tutaj organizatorzy popełnili kilka błędów. Po pierwsze ten zapis o karalności kobiet no, okazał się nie do przyjęcia, jak mówię, nie tylko dla środowisk liberalnych, laickich, a także dla polskich biskupów, właściwie jednoznacznie dla polskiego episkopatu. Po drugie, to, że były takie informacje, no, świadczy o tym, że nie przeprowadzono wcześniej pewnej kampanii informacyjnej, pewnej kampanii medialnej, społecznej, żeby uświadomić ludziom, co naprawdę jest zapisane w tej ustawie. Bo jeżeli ludzie by wiedzieli, o co chodzi, no to by się nie dali jakby nabrać na tą manipulację, dezinformację. I po trzecie, nie zadbano o to, żeby stworzyć szeroki front, jak najszerszą koalicję różnych środowisk na rzecz tej ustawy. Że trudno jest osiągnąć coś działając w pojedynkę samemu, nie dbając o to, żeby stworzyć szeroką koalicję na rzecz tego. I moim zdaniem... To znaczy nie było konsensus o tym między pro-life ruchem, jak ten projekt musi wyglądać, jak ma... Znaczy, konsensus był w bardzo ogólnych założeniach, tak, że jesteśmy przeciwko temu. Natomiast już jeżeli się weszło w szczegóły różne, techniczne, organizacyjne, w kwestii nawet tego konkretnego zapisu, o którym tu wspominałem, no to okazuje się, że takiej wcześniejszej współpracy, porozumienia nie było. No ja bardzo żałuję, że się nie udało. No ale niestety zaważyły na tym te błędy, o których wspomniałem. To znaczy, że z całej tej sytuacji możemy nauczyć się jednego. Scena pro-life powinna się zjednoczyć, jeśli chce zrobić coś konkretnego, tak? Znaczy ja mam nadzieję, że my w Polsce też wyciągniemy z tego błędy. Dobrze, niech się inni też uczą na naszych błędach, więc mam nadzieję, bo że... Bo my w Chorwacji jesteśmy tutaj w takie podobne sytuacje teraz, no. Tak, też chyba szykuje taka zmiana przepisów, zmiana ustawy aborcyjnej. No. Znaczy tak, u nas rząd PiS-u powiedział, że do tej sprawy wróci. I w tej chwili, w grudniu, uchwalono taki pakiet ustaw, które mają wspomagać matki, które rodzą chore dzieci, żeby dysponowały opieką państwa. Bo z jednej strony mówimy, żeby te kobiety rodziły te chore dzieci, no a potem one są zostawiane same sobie. I tutaj państwo mówi, że jeżeli mamy, dążymy do takiej ustawy, to najpierw musimy zapewnić opiekę tym kobietom i chorym dzieciom. Wobec tego przegłosowano już, to była właśnie taka pierwsza po tej porażce, po tej porażce parlamentarnej, pierwsza ustawa PiS-u,
żeby rozpocząć takie działania osłonowe wokół. Czyli wprowadzamy pakiet ustaw, które mają pomóc matkom z chorymi dziećmi, żeby je nie zostawiać samymi już po urodzeniu. I ja myślę, że jeżeli się wcześniej przygotuje ileś takich działań, to później łatwiej już będzie wprowadzić tą ustawę, o której mówimy. No, ale to musi być dobrze przygotowane. Ale jaka jest teraz sytuacja w Polsce? Czy dyskusja na temat emocji może zostać podjęta na nowo w tym sensie, że jest taki, że jest możliwość, żeby na przykład aborcja eugeniczna była zakazana? Myślę, że tak, tylko że no to trzeba dobrze po prostu przygotować. Porozmawiamy trochę o tym, co się dzieje w Polsce w takim sensie politycznym. No. Jasne jest, że to partia będąca, znaczy mówimy o PiS-ie, jasne jest, że to jest partia będąca przedmiotem częsty krytyk Brukseli. Kiedy pojawia się temat krajów prowadzących politykę sprzeczną z wartością europejskimi i liberalną demokracją, zawsze mówi się o dwa państwa, o Polsce i o Węgrzech. Jak pan to komentuje? Jak komentuje te całe sytuacje, ten cały, powiedzmy, taki imidż polityczny, który Polska ma w tym czasie w Europie? No to jest pytanie wieloaspektowe. Jest wiele punktów, które trzeba tutaj poruszyć. To jest pytanie o granice podmiotowości państw narodowych w Europie. Bo powiedzmy, że dochodzi jakaś partia do władzy i nagle się okazuje, że właściwie ona nie ma zbyt wielkiego pola manewru. Że jest ograniczona różnymi zobowiązaniami, umowami międzynarodowymi, unijnymi, bilateralnymi i tak dalej. I nagle się okazuje, że właściwie no, ktoś zdobywa władzę i kim może rządzić? Szoferem, kierowcą, sekretarką. I jest pytanie, jakie ma możliwości, by być podmiotowym na arenie międzynarodowej. I to, co robi zarówno PiS w Polsce, czy też Fidesz na Węgrzech, to jest jakby takie testowanie, na ile możemy być w Europie podmiotowi. Ponieważ okazuje się, ten kryzys 2008 roku to jakby nam unaocznił, że jednak bardzo silną rolę odgrywają nadal egoizmy narodowe, że te państwa, że interesy narodowe są ważne i się okazuje, że niektóre konstrukcje, niektóre struktury, niektóre unijne rozwiązania jednym sprzyjają, a drugim nie. I na przykład mówi się Polsce, że wyłamuje się z Solidarności Europejskiej, kiedy nie godzi się na przyjmowanie przymusowe imigrantów, ale wcześniej, kiedy Polska mówiła o Solidarności na przykład energetycznej, żeby się uniezależnić od dostaw surowców jedynie z Rosji, żeby zdywersyfikować system dostaw surowców energetycznych do Europy, do Polski, no to wtedy jakby nikt nie chciał słyszeć o naszej solidarności. Po drugie, Polska się sprzeciwia koncepcji federalistycznej Europy. Jest za Europą ojczyzn, Europą silnych państw narodowych, natomiast nie za taką konstrukcją superpaństwa. I to superpaństwa, które będzie ingerowało w pewne sfery życia obywateli, czyli zabierało prerogatywy państwu. Na przykład dotyczące kwestii obyczajowych, rodzinnych, dotyczące kwestii podatkowych, dotyczące kwestii własnej polityki finansowej. I widzimy, że na przykład Polska dobrze wyszła na tym, że nie weszła do strefy euro. Że generalnie w strefie euro dobrze na tym wyszły kraje o bardzo silnej gospodarce, czyli właściwie Niemcy. Natomiast te kraje, w których gospodarka była silna, na tej strefie euro bardzo dużo straciły. One nie mogą wyjść dzisiaj z kryzysu. Zauważmy te kraje południa Europy i one nie mają instrumentów teraz, żeby kreować swoją politykę finansową
no bo nie są emitentem swojej waluty narodowej. Dzięki temu, że na przykład Polacy mają swoją walutę narodową euro, czy Węgrzy forinta, mogą sami wpływać na swój system finansowy, mogą operować kursem złotego. No, nie mają żadnego wpływu, gdyby były w strefie euro, na kurs euro. Więc to jest kwestia pewnej podmiotowości, pewnej niezależności, wizji Europy. I tutaj Polska zabiera głos w tej sprawie. To wywołuje irytację, bo do tej pory jakby z tej części Europy nie odzywał się żaden podmiotowy głos. Że wielkimi stolicami, które decydowały o wszystkim, były Berlin, Paryż, jeszcze wcześniej Londyn, no jest oczywiście Bruksela, liczono się z głosem Moskwy. No ale generalnie nikt w tej części Europy nie formułował podmiotowego stanowiska. No i nagle taki głos się odzywa z Polski i okazuje się, że jeszcze Polska reprezentuje szerszą grupę państw, bo mówimy tutaj o grupie wyszehradzkiej. No i oczywiście jest pewien konflikt w tym momencie, no, który musi być, który jest nieuchronny, no bo polityka jest też dziedziną konfliktów. No jest pytanie, jak ten konflikt zostanie rozwiązany, czy będzie pewien konsensus, pewne porozumienie, czy nie. Do tej pory Polsce było trochę łatwiej, ponieważ Anglia była w Unii. Przed Brexitem Wielka Brytania stanowiła jednak pewną przeciwwagę dla federalistycznych pomysłów Berlina i Paryża. Teraz jesteśmy tej mocnej równowagi, tego mocnego sojusznika Wielkiej Brytanii pozbawieni, no ale buduje się inny blok, ten kontynentalny, Europy Środkowej, czyli skupionej wokół Grupy Wyszehradzkiej. Jeśli mówimy o Grupie Wyszehradzkiej, czy tu chodzi tylko, opinie pana, tylko o takich łącznikach politycznych, albo możemy mówić też o jakich łącznikach kulturowych, cywilizacyjnych, albo dlaczego nie chrześcijańskich po prostu? Znaczy Europa Środkowa, a Grupa Wyszehradzka w szczególności, stanowi pewną wspólnotę, wspólnotę losu, wspólnotę kultury, wspólnotę pewnych doświadczeń. Ufundowana jest na głębszym fundamencie duchowym, religijnym, ale zarazem ma też pewne wspólne interesy. Mówimy tutaj o tej podmiotowości. Albo jesteśmy w polityce podmiotem, albo przedmiotem. I teraz po raz pierwszy te kraje Grupy Wyszehradzkiej mówią, że nie chcemy być przedmiotem. I ostatnio na szczycie Grupy Wyszehradzkiej podniesiono bardzo konkretny problem. Dlaczego do krajów takich jak Polska, Czechy, Słowacja, a także Chorwacja trafia żywność gorszego gatunku? Że te wielkie koncerny zachodnie, żywnościowe, dokonują pewnej selekcji produktów i te produkty, które są dobrej jakości, trafią do Niemiec, Włoch, Francji. Natomiast produkty złej jakości, właśnie takie niekiedy śmieciowe, na granicy przeterminowania, trafiają do nas. Czy to nie jest przykład dyskryminacji, traktowania nas jako kogoś gorszego? I Słowacy właśnie przeprowadzili bardzo wielką, kompleksową analizę wszystkich produktów żywnościowych, jakie są w ich sklepach, i porównali to ze sklepami na zachodzie Europy. Okazało się, że wszędzie do nas idą produkty śmieciowe, gorsze. Ja tu mówię tylko o jednym przykładzie, ale takich przykładów właśnie traktowania nas gorzej jest o wiele, wiele więcej. I tutaj po raz pierwszy się odzywa właśnie głos w obronie naszej podmiotowości, w obronie właśnie solidarności. Dlaczego do nas trafia ten gorszy towar? Ale czy ta walka ma też takie dimensje kulturowe, powiedzmy, cywilizacyjne, jeśli chodzi o tym, no? Też. To bardzo wyraźnie widać w przypadku kwestii dotyczących chociażby kwestii... No chodzi o państwa, chodzi o państwa, gdzie wiara jeszcze ma taki wpływ w sfery publiczne. Tak. Tutaj różnice do Zachodu na przykład. Tak, tutaj chodzi na przykład o takie kwestie jak kwestia gender, jak kwestia przywilejów małżeńskich dla par jednopłciowych, dla obecności religii w życiu publicznym. Tutaj widać, że
jest bardzo silny związek między Polską, Węgrami i Słowacją. Mhm. Czechy tutaj są znacznie słabszym, mniej zaangażowanym partnerem, a te trzy kraje, Polska, Słowacja, Węgry, tak. I tutaj też chcemy bronić swojej tożsamości. No nieprzypadkowo Węgry zostały zaatakowane za to, że w swojej konstytucji odwołały się do Boga, że zaczęły właśnie słowami hymnu węgierskiego odwołującego się do Boga, wspomniały o tradycji chrześcijańskiej, na której ufundowane jest ich państwo. Jest zapis o ochronie życia nienarodzonych, jest zapis o tym, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. I już to wystarczyło, żeby Węgry były zaatakowane w Brukseli przez te elity unijne. Więc widać, że trwa ta walka kulturowa, w której czynnik religijny odgrywa właśnie podstawową rolę i że tutaj my mamy zupełnie inną propozycję Europie do zaoferowania, no, niż zlaicyzowana Francja na przykład. To jest związane z moim następnym pytaniem, bo jesteśmy świadkami rozwarstwienia wewnątrz bloku, powiedzmy, takiego chrześcijańsko-demokratycznego, szczególnie pod kątem pytań o imigrantów, zasad moralnych, czy rozumienia, czym jest świeckość, czym jest sekularyzm. Widzimy, że są duże różnice między takim typem partii na zachodzie i wschodzie. Gdzie widząc ten podział, co jest niegłym powodem i jaka jest prawdziwa opcja Chadecie? Czy Chadecja ma przyszłość w takiej formie jak wcześniej? Znaczy, chrześcijańska demokracja przeżywa wielki kryzys i to widzimy na poziomie faktów. Kiedy została przegłosowana ustawa aborcyjna we Włoszech, podpisali ją sami politycy chrześcijańsko-demokratyczni. Prezydent, premier, minister zdrowia. Jest cała lista polityków chrześcijańsko-demokratycznych. W Belgii ustawę antyaborcyjną zakazującą aborcji przegłosowała partia liberalna, a później ustawę, która była proaborcyjna, przegłosowała znowu partia chrześcijańsko-demokratyczna. I to widzimy na poziomie faktów. Partia chrześcijańsko-demokratyczna w Holandii przegłosowała aborcję, małżeństwa, tak zwane małżeństwa homoseksualne, narkotyki miękkie w wolnej sprzedaży, eutanazję. To wszystko chrześcijańska demokracja. I teraz jest pytanie, co się stało? Otóż w samej nazwie chrześcijańska demokracja tkwi pewne napięcie między tymi dwoma członami, chrześcijaństwo i demokracja. Bo w demokracji najwyższą wolą, tym suwerenem, no jest demos, populus, naród, lud. W chrześcijaństwie objawienie, to czego naucza Kościół i prawo naturalne. I wszystko jest dobrze, jeżeli te dwa człony się ze sobą zgadzają. Ale zaczyna się pewien problem, kiedy wola demokratyczna sprzeciwia się nauczaniu Kościoła, antropologii chrześcijańskiej. No i wtedy taki Chadek, który jakby w swojej tożsamości ma i chrześcijaństwo, i demokrację, no musi wybrać. I niestety okazuje się, że dla większości polityków chadeckich na Zachodzie demokracja jest ważniejsza niż chrześcijaństwo. Czyli polityka jest ważniejsza niż religia, czyli władza jest ważniejsza od Boga. No, na tym, do tego to się w końcu sprowadza. Jeżeli chodzi o Polskę, o PiS... Tak, to chciałem pytać pana, czy jest inaczej w Polsce, na przykład jeśli chodzi o polskie chadecje? My możemy mówić o PiS-u jak partii takich korzenia demochrześcijańskich, tak? Znaczy tak, po pierwsze Polska się różni od innych krajów Europy tym, że na przykład w tej chwili nie ma żadnej partii lewicowej, żadnej partii socjalistycznej w parlamencie. Właściwie większość to jest prawica, centroprawica i liberałowie. Z jednej strony mamy Platformę Obywatelską, którą rządził Donald Tusk, a z drugiej PiS Jarosława Kaczyńskiego. I co ciekawe, Platforma Obywatelska
wchodzi w skład Międzynarodówki Chadeckiej, czyli Europejskiej Partii Ludowej i generalnie ona idzie tą drogą starej europejskiej Chadecji, czyli wypłukiwania chrześcijaństwa i kompromisów, które godzą w integralność wiary. Natomiast to ciekawe, PiS, który nie jest partią chadecką, programowo się nie nazywa chrześcijańska demokracja tak jak PO, który w Parlamencie Europejskim należy do Europejskiej Grupy Konserwatystów i Reformatorów, do niedawna z brytyjskimi Torysami. On tutaj jest bardziej przywiązany do zasad chrześcijańskich, mniej skłonny do takich daleko idących kompromisów, jeżeli chodzi o zasady, niż właśnie PO, Platforma Obywatelska. I kiedy teraz PiS doszedł do władzy, na przykład wycofał publiczne finansowanie in vitro. Wstrzymał finansowanie publikacji akademickich genderowych. No i ileś tego typu przykładów można mnożyć. I to jest dosyć ciekawy przykład, bo generalnie w Europie funkcjonuje taka teoria wahadła, która mówi, że raz rządzi lewica, raz prawica, wahadło się wychyla w tą i w tą stronę i mamy równowagę. Ale jest to nieprawda, dlatego że jak rządzi lewica, to zauważmy, uchwala dopuszczalność aborcji, eutanazji, związków gejowskich. Potem jak rządzi prawica, wahadło w drugą stronę idzie, to już potem prawica nie odwojowuje tego utraconego terenu. Na przykład jak w Hiszpanii. W Hiszpanii, w Niemczech, Belgii, no wszędzie, właściwie wszędzie tak jest na zachodzie. I Polska jest jedynym krajem, w którym wahadło jak się odbija w drugą stronę, to jednak są uchwalane pewne ustawy. Na przykład jesteśmy jedynym krajem na świecie, który w warunkach demokratycznych przeszedł od ustawy całkowicie aborcyjnej do chroniącej życie. I teraz widzimy, że jak to wahadło się odbija w prawą stronę, to rzeczywiście próbuje się odzyskać ten utracony teren. I w tym sensie dla wielu osób wierzących, katolików, Prawo i Sprawiedliwość jest nadzieją. I prawdopodobnie jesteśmy jedynym krajem w Europie, no ja nie znam drugiego, gdzie prezydent, czyli Andrzej Duda, premier Beata Szydło i szef partii rządzącej Jarosław Kaczyński, że wszyscy są nie tylko wierzący, ale przystępują do spowiedzi, do komunii, prowadzą życie sakramentalne, żyją sakramentalnie. No ja nie znam drugiego kraju w Europie, w którym byłby możliwy taki przypadek. No i teraz jest pytanie, czy możemy mówić o chrześcijańskiej Europie? Gdzie okazuje się, że tylko w jednym kraju przywódcy prowadzą życie sakramentalne. No ja myślę, że sytuacja jest trochę podobna w Chorwacji też w tym momencie, bo i premier, i pani prezydent też są wierzący i żyją sakramentalnym życiem. No to bardzo mnie to cieszy. I to jest właśnie to, co łączy Polaków i Chorwatów na tym najgłębszym poziomie duchowym. Ale w tym razie, co pan myśli, jaka jest przyszłość Chadecji w Europie? Czy Chadecja ma dostać jakie nowe formy polityczne walki? W tej konstelacji, jaka w tej chwili jest, to ja nie widzę szans dla Chadecji. Musi powstać jakiś nurt ozdrowieńczy jakby poza Chadecją i wtedy albo pojawi się jakaś alternatywa, albo pod wpływem tej alternatywy dojdzie do pewnej zmiany wewnątrz. Na razie no w łonie tych partii chadeckich ja nie widzę takich możliwości. Byłem w Hiszpanii tuż przed wyborami, kiedy Zapatero stracił władzę. Spotykałem się z politykami konserwatywnej Partido Popolare, czyli partii ludowej Mariano Rajoya. No i ci bardziej konserwatywni się odgrażali, że kiedy wrócimy do władzy, to przynajmniej tą ustawę aborcyjną zmienimy, żeby 16-latki nie mogły same bez zgody rodziców już decydować o swojej aborcji. Się okazało, że mają wszystkie instrumenty do tego. Mają taką większość, że są w stanie to wszystko uchwalić. Nie zrobili nic, absolutnie nic, mimo że mieli komfortową sytuację. Dobrze, może jak ostatnie pytanie.
jak powiedziałem na początku emisji, dwie książki pana są opublikowane tutaj w Chorwacji. Pan robi dużo książki z panem Januszem Rosikonom i te książki mają taki format monografii. Może pan trochę powiedzieć więcej o współpracy z panem Rosikonem i jakie książki tutaj wstały? Interesują nas fenomeny na pograniczu wiary i rozumu, religii i nauki. Temu poświęcona jest książka Świadkowie Tajemnicy na temat relikwii chrystusowych. Jest to coś Dokazio tajstwa po chorwacku, tak. Tak. Jest to coś w rodzaju śledztwa dziennikarskiego, a zarazem dochodzenia naukowego, gdzie naszymi przewodnikami w tych poszukiwaniach są naukowcy, specjaliści. Nie jacyś kaznodzieje, gawędziarze, ale rzeczywiście wybitni specjaliści w swoich dziedzinach nauk biologicznych, fizycznych, ścisłych. Z drugiej strony to są też pewne, można powiedzieć, podróże duchowe, pewne takie pielgrzymki, dlatego że ten fundament duchowy jest w nich bardzo silnie obecny. Ale właśnie to Jungnim, to połączenie jakby sprawia, że coraz bardziej przekonujemy się, że wiara i rozum nie są ze sobą sprzeczne. Że wiara i rozum, tak jak pisał Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio, są jak dwa skrzydła, które wznoszą ducha ludzkiego ku górze, ku poznaniu prawdy. Tym tropem też ruszyliśmy w naszych następnych książkach, które dotyczyły właśnie zjawisk nadprzyrodzonych, pewnych fenomenów, których nie da się wytłumaczyć naukowo. To też książka wydana w Chorwacji przez Verbum. A ostatnie nasze książki dotyczyły objawień w Guadalupe i objawień w Fatimie. One obydwie wyszły teraz w Stanach Zjednoczonych, w największym wydawnictwie katolickim Ignatius Press. I w przypadku Guadalupe też spotykaliśmy się z naukowcami. Właściwie odwiedziliśmy wszystkich naukowców, którzy badają fenomen obrazu z Guadalupe, tych różnych elementów tego obrazu, które nie są w stanie być naukowo wytłumaczone, i też Fatimę, śladami Fatimy ruszyliśmy. No, jak wiemy, w tym roku przypada setna rocznica tych objawień, więc zainteresowanie tym fenomenem jest o wiele większe niż normalnie. Mamy nadzieję, że te książki też będą opublikowane w Chorwacji. Bardzo dziękuję panu za rozmowę i mam nadzieję do szybkiego spotkania. A vama, dragi gledatelji, zahvaljujem što ste bili s nama u večerašnjoj emisiji Jeste li znali? Pozivamo vas idući petak u novu emisiju Jeste li znali?